tą wystawą w pewien sposób zakończyć rok, chociaż on się jeszcze nie kończy, ale zakończyć nasz rok obchodów 40-lecia Galerii Katowice. W wystawie wzięło udział spośród 48 osób, które są członkiniami, członkami naszego okręgu, wzięło udział 31 osób. A są to następujący autorzy, bo zapewne Państwo już żeście też zobaczyli w podpisach, pod zdjęciach, ale jeśli się nie udało, to wymienię. Jest to Beata Brzonkalik-Burek, jest to Jakub Byrczek, Michał Cała, Łukasz Cyrus, Ryszard Czernow, Jakub Gadek, Iwona Germanek, Arkadiusz Gola, Krzysztof Gołk, Waldemar Jama, Sławomir Jodłowski, Jerzy Kleszcz, Leszek Komendera, Antoni Krajs, Krzysztof Lisiak, Jerzy Łakomski, Beata Mędrek, Halina Morcinek, Jowita Mormul, Kamil Myszkowski, Joanna Nowicka, Piotr Oleś, Krzysztof Paliński, Patrycja Pawędzowska, Zbigniew Sawicz, Bolesław Stachow, Tim Sztic, Krzysztof Szlapa, Janusz Wojcieszak, Jan Zegalski i moja skromna osoba. Wydaje mi się, że to tak optymalnie się złożyło, że ta ilość prac, która tu jest, wypełnia galerię i tworzy jakiegoś natłoku, pozwala to bardzo komfortowo odebrać te różnorodne propozycje. Świętowanie tego podsumowania 40-lecia tej galerii to są te dni. To jest dzisiejsza wystawa, dzisiejszy wernisaż oraz jutrzejsze sympozjum. Sekundowałem również galerii Katowice. Przez okres, kiedy pełniłem tutaj funkcję i zajmowałem się zapraszaniem gości do wystawiania w naszej galerii. Muszę Państwu przyznać, że jak się zastanawiałem się nad tym, o czym ja pamiętam w związku z tymi naszymi galeriami, wyszła z tego straszna klapa, Panie Prezesie, dlatego że pamiętam same katastrofy. Także tego lekkiego podejścia do sztuki fotografii, myślę, należałoby nam życzyć, bo wszystko, co jest zwiewne, niezauważalne, a głębokie, myślę, że jest takim zadaniem na jakąś przyszłość, nie wiem, czy najbliższą, czy w ogóle na przyszłość kultury wizualnej niż fotografii. A u mnie to był klub fotograficzny przy kopalni Nowy Wirek w Kochowicach. I górnik oddziału wentylacji, który tam był instruktorem, który miał niezwykłą umiejętność zaszczepienia w nas tej pasji fotografii. Teraz obserwujemy od nowej dekady, może od pewnego czasu powtórki ważnych wystaw. Tak? Była powtórka pokazu zamkniętego, była powtórka archeologii fotografii, różnych innych wystaw. Chciałam zapytać, jaki jest właśnie wasz stosunek do tych działań powtórkowych, gdzie widzicie źródła, dlaczego się powtarza te wystawy, czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne, czy jest zmienia, czy nie, bo to jest bardzo ciekawy fenomen. Postawiłem sobie taki cel, poszukiwanie śląskiego kontekstu twórczości za chwilę, no i właśnie twórczości, a nie tylko wyłącznie życia. Tak. Na czym będzie to pytanie polegało, na czym to rozróżnienie będzie polegało, tak naprawdę pojawi się odpowiedź na samym końcu. Proszę bardzo. Tylko pamiętajcie, że prosto się źle oddycha. Możecie Państwo na czas robienia zdjęcia, możecie sobie to ładnie uformować oczywiście na twarzy. I prawda, wówczas wykonamy zdjęcie. Związek Artystów Fotografików miał monopol na wykonywanie zleceń. Dlatego dzisiaj to jest dla wielu ludzi niezrozumiałe, że nie można było wykonywać zdjęć. To znaczy zdjęcia można było robić, ale sobie schować do szuflady i kopić. Nie można było tych zdjęć sprzedać. Więc ludzie, którzy mieli jakieś ambicje artystyczne, starali się, żeby uprawiać ten zawód, dostać do tego związku.